będziemy zwalniać. No to na mieście jest ograniczenie na 110 na godzinę. Do 13.20 to jest po złej stronie trochę. Ten wskaźnik. Jest to mało intuicyjne. Następny semafor jest na stój. Zahamujemy, jak jest na stój. No, pozostało. Już jest podany. Następny ogranicza prędkość do 40 km na godzinę. No dobrze, to się rozpędzamy, nie? Żeby nie być tutaj do tyłu z rozkładem i z opóźnieniami. Gdyby trochę szybciej podali, to bym nie musiał wywracać prędkości. Z tym, że część składów podmieniona, część została z oryginalnej paczki i to razem nie współgra ze sobą. No cóż, nie ja robiłem te podmianki składów, więc nie do mnie tutaj pretensje. Ja to tylko podmieniałem, bo niektóre wagony w ogóle były ze znakiem zapytania i nie miałem ich w swojej bazie. To jedynie to pozmieniałem, żeby pociągi, które miały mieć, nie wiem, 12 wagonów, nie miały 8, nie? No. Żeby to się mniej więcej zgadzało. Dobra, 40. To miało być, tak jest. Zaraz wyjdziemy na stację Władowice Zachodnie. I będziemy robić oblot składu. Była dyskusja na forum na ten temat. Nie wiem, jak ludzie tam coś pisali. No cóż, wolałem jednak mieć coś takiego niż tylko same stare, nie? A ja bym sobie wybrał swój skład, bym miał, nie wiem, nowiutki jak od producenta, a pozostałe składy by jeździły bez ten. Jakiś stary region i tak dalej. A to są przecinki, masakra. Większa stacja. Wyjechaliśmy do celu. Załączamy sobie prawy. Przechodzimy tutaj również. Aha. Tu przechodzimy i tylko załączamy prawy.
można zahamować skład. Dobrze. Odłączamy wagony. Rozumiemy. Robimy wagony. Z tyłu lewy? Proszę bardzo. Oczywiście. Dobrze było. Ja już nie wiem. Dobra, przejazd otwarty, ale my tam nie jedziemy. Się zatrzymujemy przed przejazdem. Pięknie. Kogo mogło nie być? Powinien być zamknięty przejazd. No nie wiem, był otwarty. A ja ile się zatrzymałem przed, to po co miał być zamknięty? To są klatki. Ze względu bezpieczeństwa. Oj, tam bezpieczeństwo. Kto by o to dbał? Że mnie też zajmą. Ostatnio co ja zdawałem zajmą. A, na koparku ładowarki robiłem. Kursy, to też bezpieczeństwo jakieś tam. A tu się człowiek dowiaduje, że tak właściwie nikt tego nie stosuje. Nie, nie trzeba umieć. Jest otwarte, bo semafor stoi przed. No i jakiś towarowy jedzie po naszej lewej. Dobra, tyle wystarczy. Ma sensu jechać chyba tam tak daleko, nie? Czy muszę tam pojechać? Ach, bo moje tyle wystarczy, żeby ten rozjazd tu tam dyżurny ruchu zmienił. No i nie da się kiedyś 4-2 robiło. No chyba widocznie muszę jeszcze jechać. Maszyna nie jest aż tak inteligentna. Serio? Dopiero za tamtym semaforem? Przybyć? Thank you.
dopiero teraz. Dopiero teraz chłop zmienił. No mówiłem, że muszę być za tym semaforem. To jest ciekawe. Normalnie jest po prostu mechaniku wystarczy i cofaj pan, nie? Najmniej powinno być. To niestety radio nie działa, więc tego nie ma. To jest problem, brakuje radia dyżurny przy manewrach, informuje. A który semafor? Właśnie. Tu ma pan rację. No i gdy są wątpliwości, informuje. No, ma pan rację, panie Mati. Wystarczy. No, jak mówię. Wystarczy i tyle. Samo się połączyło, widzicie? Samo z siebie się połączyło. Nic nie muszę robić. Dziwne. Samo się połączyło. No cóż. To nigdy mi się samo z siebie nie łączyło. Zawsze musiałem wyjść, nie potrzebić. Można zmienić, zaraz zobaczymy. Pauza, inwersja. Ignoruj sygnały z gamepada. Wirtualny manewrowy. Wybór engine automatyczny. Bateria w pojeździe zawsze wyłączona. Duże miniaturki. Nie ma. Grafika własne. To grafika. Dźwięki i sterowanie nie ma. Wagon numer 14. Następny pewnie to 14. Nie ma następnego już. Ten tak, ten też jest 14. A ten jest 19. A witam serdecznie panie Żeluś. Dziękuję bardzo za subskrypcję kanału. Witam w naszej społeczności YouTube'owej. Mamy 10 minut do odjazdu. A, wirtualny manewrowy to jest to. Dobrze wiedzieć. No dobrze,
20 wieczora, jak na drzwi sobie stoimy, do odjazdu zostało nam 10 minut, więc proponuję robić sobie krótką przerwę. Tak, żeby każdy mógł sobie pójść na chwilę, odpocząć od transmisji do czasu odjazdu, więc do zobaczenia już za chwilę.